Szanowni Państwo, po pierwsze chciałem podziękować za zaproszenie i chciałbym wrócić jednak do przeszłości. Rozumiem, że dyskusja, która będzie miała za chwilę miejsce, będzie dotyczyła tego, co się wydarzy, zwłaszcza tego, co się wydarzy w kolejnej perspektywie finansowej po roku 2020. Niemniej jednak, żeby stworzyć tło do tej dyskusji, chciałbym przypomnieć pewne fakty, które miały miejsce, a punktem, od którego zacznę te wspomnienia, to będzie uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o młodych rolników, wszystkie dotychczasowe programy współfinansowane środkami Unii Europejskiej były może nie wprost nakierowane na młodych rolników, niemniej jednak dawały bardzo duże możliwości finansowania pewnych przedsięwzięć, jak też finansowania rozpoczęcia działalności w gospodarstwie rolnym. Tu się pojawia kwestia takiego sztandarowego instrumentu, który wdrażany jest począwszy od uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Mam tu na myśli premię na rozpoczęcie działalności rolniczej tak zwanego młodego rolnika. I proszę Państwa, na przestrzeni już 12 lat w ramach trzech programów, z tym, że ten trzeci oczywiście jest w trakcie wdrażania, już można powiedzieć o tym, że prawie 60 tysięcy premii, czy to zostało wypłaconych, czy za chwilę będzie wypłaconych, bo uwzględniam również wnioski złożone w ramach programu 14-20. Tak więc z punktu widzenia tego instrumentu, który jest wprost nakierowany na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, jest to pokaźna liczba tych, którzy rozpoczęli w tym czasie działalność. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia wdrażania tych wszystkich programów, że młodzi rolnicy są bardzo aktywni w wykorzystywaniu środków pomocowych Unii Europejskiej i w związku z tym, żeby niejako dodatkowo zachęcić młodych ludzi do tego, żeby podejmować decyzje inwestycyjne, decyzje dotyczące określonych przedsięwzięć, czasami, czy to kryteriami wyboru, czy to podwyższoną intensywnością pomocy, zachęcamy tych młodych ludzi do tego, aby z tych środków korzystali i to również robimy w ramach kolejnego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 14-20. A dowodem na to, że młodzi rolnicy są bardzo aktywni, łatwiej im podejmować decyzje dotyczące przedsięwzięć, świadczy taka mała analiza, którą zrobiliśmy, nie ukrywam, na potrzeby tego spotkania. Po prostu wzięliśmy pod uwagę wnioski złożone w nowym PROW-ie na modernizację gospodarstw rolnych, a próba jest dosyć solidna, bo to jest ponad około 33 tysięcy wniosków i proszę Państwa, 72% tychże wniosków to są wnioski złożone przez ludzi poniżej 40 roku życia. A więc to jest dowodem na to, jak aktywni są młodzi ludzie. Młodzi ludzie, zgodnie z tą definicją młodego rolnika, którą mamy dzięki legislacji Unii Europejskiej. I tutaj nie analizujemy, czy ten młody człowiek ma 25 lat, 39,5. Po prostu w tej kategorii wiekowej, a więc rolnicy do 40 roku życia są niesamowicie aktywni. Oczywiście, gdybym chciał mówić o programie rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie na lata 14-20 i tylko bym się zamknął w jednym instrumencie, mianowicie w premii dla młodego rolnika, byłoby to dużym uproszczeniem.
ponieważ pozostałe instrumenty dają szerokie możliwości wykorzystania środków finansowych na przedsięwzięcia, które są niezbędne do zrealizowania w ramach gospodarstw prowadzonych, między innymi też przez młodych rolników. No niemniej jednak ramy czasowe i poślizg, który w tej chwili już mamy, no nie pozwalają na to, żeby tutaj ten temat zbyt mocno rozwijać. I stąd mam nadzieję, że pojawią się pewne pytania do panelistów w ramach dyskusji, która za chwilę będzie miała miejsce. No i wtedy niektóre wątki mogą być jak najbardziej rozwinięte. W tym momencie chciałbym bardzo podziękować i za chwilę myślę, że będziemy kontynuować dyskusję w ramach panelu. Dziękuję bardzo.